Czy nas słychać, czy nas widać? Jeżeli Państwo są, to prosimy o informację, czy jesteśmy widoczni, słyszalni, dobrze, wszędzie. Tak, i czy mnie dobrze słychać, widać i czy widać prezentację? O, super. Okej, okay, na Facebooku chyba też mam informację, że już jesteśmy. Ja od razu powiem na początek, że jakby były jakieś problemy oczywiście techniczne, nie byłoby nas dobrze słychać, coś by było nie tak, to warto sobie odświeżyć przeglądarkę, wejść jeszcze raz z tego linku. Ostatecznie jak ma się wolny internet, to można spróbować na Facebooku, za chwilę pewnie prześlemy link, w razie czego tam też jest transmisja i tam trochę mniej potrzeba tych danych, więc spokojnie Facebook jest alternatywą na problemy z łączem wolnym czy skomplikowanym. Dajmy sobie jeszcze chwilkę, bo widzę, że się jeszcze wszyscy zbierają Państwo. Widzę, że się Państwo witają na czacie, można napisać, czy szkoła, czy nauczyciele, czy bibliotekarze, bibliotekarki, którą grupę dziś uczestników reprezentują Państwo, czy rodzice, bo bibliotekarze też mogą być rodzicami, nauczyciele też mogą być rodzicami. Nie nauczyciel, nie bibliotekarz, rodzic, albo inny. Nauczycielka, bibliotekarz szkolny, o, pedagog szkolny, nauczycielka, edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel, bibliotekarz szkolny, super, nauczyciel i rodzic, wychowawca świetlicy, bibliotekarz szkolny, rodzic, po prostu kombo, nauczyciel polonijny, polonista klasy, nauczyciel... 4-7. Szkoła w Houston to już to druga, z którą współpracujemy w takim razie. Houston, mamy to. Dobrze, ja tylko jeszcze ten link sobie zaciągnę. Ja już tutaj mam link, zaraz go wkleję. Dobra. Jak tego wkleisz, to ja może już zacznę się widać. Jeżeli nas dobrze słychać i widać, to myślę, że możemy zacząć nasze spotkanie. Dzisiaj czytam sobie na wakacjach o tym, jakie będziemy polecać książki i o tym, jak będziemy mówić o czytelnictwie najmłodszych. Ja mam na imię Anita Nogal, jestem koordynatorką programu Nauczycielka Pierwsza Klasa w Centrum Edukacji Obywatelskiej i teraz tak koordynatorką takiego projektu, takiej akcji, którą organizujemy wspólnie z wydawnictwem HarperCollins, wydawcą serii Czytam Sobie, właśnie pod nazwą Czytam Sobie Pierwsza Klasa. Przez 4 lata wcześniej, zanim trafiłam do Centrum Edukacji Obywatelskiej, prowadziłam swoją własną autorską małą księgarnię dziecięcą w małym miasteczku powiatowym niedaleko Warszawy. I ta przygoda dała mi tyle, że gdzieś tam tą swoją miłość do książek dla dzieci mogłam realizować w tej pracy dosyć mocno. Dlatego trochę mi tego brakuje, cały czas te książki dla dzieci są mi bliskie, oprócz tego, że czytam z dziećmi w domu. I oprócz tego jestem też trenerką w firmie Good Books, gdzie prowadzę szkolenia z animacji czytelniczej, z animacji w bibliotece, z organizowania wydarzeń czytelniczych dla dzieci, ale też dla dorosłych. Anetko, może jednak przedstawisz się sama? Jednak. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Nazywam się Aneta Derda, jestem koordynatorką programów edukacyjnych też w Centrum Edukacji Obywatelskiej. Ja pracuję w programach dla odrobinkę starszych dzieci niż pierwszoklasiści. W programie Poczytajmy i Poczytajmy o domach. Mam nadzieję, że tutaj też są osoby, które znają lub chciałyby ten program poznać. Przez wiele lat pracowałam w szkole i zaskakująco mi tego bardzo brakuje. Wychodziłam ze szkoły z taką myślą, że coś nowego trzeba zacząć, ale bardzo się cieszę, że mam nadal kontakt ze szkołami i z uczniami, więc cieszę się też, że mogę być dzisiaj z Państwem. Anita, oddaję Ci głos. Przepięknie. I ja powiem krótko o programie Nauczycielka Pierwsza Klasa, który jest takim elementem w dużym programie Szkoła Ucząca Się w Centrum Edukacji. To jest program skierowany do nauczycieli, nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej i naszym jakby zadaniem wszystkie działania, które kierujemy do nauczycielek i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej mają za zadanie wspierać
rozwój zawodowy tej grupy nauczycieli w szkole, sprawiać, żeby gdzieś tam wymiana doświadczeń między nauczycielami i wymiana doświadczeń i wymiana praktyk istniała różnymi kanałami. Pokazujemy, jak lepiej zarządzać zróżnicowaną klasą, jak uczyć dzieci współpracy, jak uczyć motywacji, jak rozwijać ciekawość i aktywność dzieci, jak można uczyć inaczej, jak można uczyć bez podręczników może trochę, jak oceniać kształtująco. Jak współpracować z całym otoczeniem szkoły, z innymi nauczycielami z Rady Pedagogicznej Edukacji Wczesnoszkolnej, ale też właśnie z całym otoczeniem osób, które pracują w szkole właśnie z młodszymi dziećmi, z wychowawcami świetlic, z bibliotekarzami, jak można wspólnie pracować przy różnych projektach, też pracować z rodzicami i z dyrekcją szkoły. I te wszystkie działania kierujemy do Państwa poprzez naszą ofertę, taką jak kursy internetowe, które już rekrutacja do nich wystartowała. Kursy ruszają w październiku, więc zachęcam do zapoznania się z ofertą. Kurs nauczycielka pierwsza klasa i matematyka pierwsza klasa. Warsztaty, które prowadzimy w szkołach w całej Polsce, ale też od jesieni będziemy prowadzić je w formie online, zważywszy na sytuację. Webinaria tematyczne, takie jak dzisiaj, na których możemy wymienić się różnymi doświadczeniami i też zebrać je od Państwa. Mam nadzieję, że będzie tutaj na czacie dzisiaj aktywność i wymiana dobrych tytułów książek, dobrych rad, porad, jak pracować z dziećmi, żeby gdzieś tam rozwijać u nich tą pasję czytelniczą od najmłodszych lat. Mamy też na swojej stronie taką biblioteczkę materiałów, z których można korzystać, z których można czerpać. Tam są też gotowe karty pracy, pomysły na zajęcia, na różne projekty. Na naszym blogu Edukacja Pierwsza Klasa też nauczycielka z wieloletnim doświadczeniem dzieli się doświadczeniami, praktykami, zbiera różne dobre doświadczenia od nauczycieli. I od niedawna mamy też grupę na Facebooku Szkoła Ucząca się Nauczycielka Pierwsza Klasa, na którą serdecznie zapraszam, bo tam też mamy taki nasz cel, żeby właśnie się dzielić, wspierać i wymieniać jakimiś dobrymi praktykami. Trochę było teraz o zdalnej edukacji, ale myślę, że od września wrócimy z taką dobrą energią. I będzie tam też dużo o akcji Czytam sobie pierwsza klasa, do której zapraszam wszystkich nauczycieli, którzy od września będą wychowawcami klas pierwszych. O tym powiem za chwilę, żeby Aneta teraz przedstawiła swój program. To ja krótko, ponieważ jestem tutaj gościnnie z programem Poczytajmy. Program Poczytajmy to jest program wolontariatu czytelniczego skierowany do dzieci, które już potrafią sprawnie czytać, czyli na ogół od czwartej klasy w górę. W zasadzie bez ograniczeń wiekowych, dlatego że mamy też dorosłych, którzy uczą się w szkołach dla dorosłych i prowadzą taki wolontariat. Grupy wolontariuszy idą, wybierają się kilku lub czasami kilkunastokrotnie do zaprzyjaźnionych przedszkoli czy klas 1-3, świetlic, bibliotek i tam nie tylko czytają, ale też prowadzą zajęcia, czasem według własnych scenariuszy, czasami według naszych, które są dostępne na stronie poczytajmy.co.org.pl. I w ten sposób czytają sobie też, spotykając się we własnym gronie, czytają młodszym koleżankom i kolegom, organizują własne zajęcia i czasami są to przedstawienia, czasami są to, w tej chwili pisali też książki i udało nam się sukcesem przenieść też ten projekt w wersję online. Sam projekt Poczytajmy za chwilkę będzie obchodził 18 urodziny, więc już dorósł, ale niezmiennie formuła pozostaje ta sama i myślę, że ma w sobie dużo wdzięku i takiej przyjemnej możliwości robienia czegoś wokół książek, niekoniecznie tylko wokół książek dla swojej grupy wiekowej. Rusza rekrutacja, także kolejne szkoły i placówki zapraszamy serdecznie. Rekrutacja jest na stronie CO i ruszamy z kolejną edycją już w październiku. Także dziękuję serdecznie. Anito, czytam sobie, bo dlatego jesteśmy przede wszystkim. Czytam sobie pierwsza klasa, czyli akcja, którą wspólnie z wydawnictwem HarperCollins Polska, to jest wydawca serii Czytam sobie, być może Wam już znanej serii z trzema poziomami do nauki czytania. Będę o niej mówić później, więc teraz nie chcę się rozgadywać. To jest projekt skierowany do uczniów klas pierwszych. Dlaczego do klas pierwszych?
I dlaczego nie tylko, w sumie, za chwilę powiem, bo to są dzieci, które zaczną szkołę od września, zaczną naukę czytania, tak już na poważnie całkiem. I dlatego do nich ten projekt, ale wszystkie materiały, które będziemy generować w ramach tej akcji, będą na stronie Czytam sobie i na naszej stronie pierwszaklasa.edu.pl do pobrania bezpłatnie. Dlatego wszystkie scenariusze do książek i wszystko to, co się pojawi, będzie do użytku przez wszystkich z Państwa, to znaczy i przez klasy drugie, trzecie, i przez bibliotekarzy i bibliotekarki, i przez rodziców, jeżeli będą chcieli w ten sposób pracować z dziećmi. Zasady są proste. Ruszyła już rekrutacja. Do 28, do końca sierpnia tak naprawdę zbieramy zgłoszenia przez formularz rekrutacyjny, który jest na stronie pierwszaklasa.edu.pl w zakładce Czytam sobie pierwsza klasa. I tak naprawdę wszyscy z Państwa, którzy w roku od września będą wychowawcami klas pierwszych, mogą się do nas zgłosić. 2000 klas pierwszych to jest naprawdę dosyć duży zasięg, więc myślę, że bardzo duży odsetek ma szansę jakby wziąć udział w tym programie, jeśli nie wszyscy, którzy się zgłoszą. I każda z klas dostanie we wrześniu do szkoły paczkę z materiałem książek. Każdy uczeń w klasie dostanie jedną książkę z serii Czytam sobie, poziom pierwszy albo drugi, w zależności od tego już, to będzie pod koniec września, myślę, że już nauczyciele trochę będą znali być może poziom uczniów, tych, którzy czytają lepiej czy słabiej, czy to będzie ten poziom pierwszy czy drugi, ale dzieci też będą mogły się tymi książeczkami wymieniać. Koło zabaw młodych czytelników, coś o czym za chwilę trochę powiem. Materiały, wszelkiego rodzaju gadżety, zakładki, plany lekcji, dyplomy. Nauczyciel otrzyma certyfikat także udziału w akcji i zaświadczenie pod koniec, że brał udział w takim projekcie. Ale też zestaw książek wszystkich, żeby mógł z nimi pracować, z uczniami. Scenariusze do tych książek, które Państwo otrzymają, będą na stronie akcji opublikowane, stworzone przez ekspertów, przez nauczycieli, którzy pracują z dziećmi, także będzie można z nich korzystać, ale one mają być też tylko inspiracją do tego, żeby działać w klasie w ramach takiego rozwijania, rozbudzania tego bakcyla czytelniczego u dzieci. Także jakby wszystkie tutaj działania są dozwolone i wymiana tych praktyk przez nauczycieli biorących w akcji jak najbardziej będzie bardzo cenna dla wszystkich. Tak? Rodzice też otrzymają poradnik, jak wspierać naukę i rozbudzać pasję czytelniczą swoich dzieci, tak żeby ten projekt szedł tak wspólnie, wszyscy razem, żebyśmy się do niego przyczynili, to znaczy i ci pierwszoklasiści ze swoimi nauczycielami, ale też rodzice w domu, tak? I taki początek, taka nasza idea przy pracy nad tym projektem była taka, żeby pokazać młodym czytelnikom, tym, którzy dopiero gdzieś wchodzą w świat czytania, nie wszystkim, bo niektóre dzieci już pewnie czytają też trochę wcześniej, żeby pokazać tą aktywność czytelniczą z czterech stron, na takich czterech filarach, czterech strefach aktywności. Pierwsza to jest taki fajny klimat, tak to nazwaliśmy sobie, czyli żeby pokazać to czytanie jako taką czynność, która ma dać wytchnienie, relaks, odpoczynek, żeby pokazać dzieciom, że w klasie szkolnej też możemy w taki sposób czytać. To znaczy nie musimy siedzieć w ławce, proste plecy, prawda, i czytamy i siedzimy po kolei, tylko możemy zaaranżować skocy i latarek, namioty pod ławką, tak? Możemy sobie przygotować któregoś dnia jakiś ciepły napój, herbatę, kakao i czytać sobie dla przyjemności gdzieś zaszyć się na poduchach, tak? Czyli jakby pokazać takie czytanie, jak naprawdę my czytamy, też dorośli, tak? Gdzieś w fotelu i gdzieś pod kocykiem i z kubkiem herbaty, tak? Żeby ci uczniowie zobaczyli to czytanie w taki fajny sposób, taki, który może gdzieś odstresować i zrelaksować. Akcja inspiracja, czyli taka druga strefa, która ma pokazać książki, że książki są punktem wyjścia do zabawy, że nie tylko gra, nie tylko film, nie tylko taka aktywność online'owa może nas zaktywizować i może dać nam jakąś przyjemność dzieciom, tylko tak naprawdę książki mogą być punktem wyjścia do tego, żeby stworzyć jakąś grę, żeby stworzyć jakąś zabawę, żeby zrobić jakiś eksperyment w klasie, żeby
żeby zrobić jakąś zabawę wokół tematu, wokół książki, tak? Te serie czytam sobie naprawdę inspiruje do takich działań i dla takich aktywnych uczniów to może być ciekawa propozycja, żeby zobaczyć książkę od strony takiej inspiracji do zabawy. Pogaduchy to jest taki trzeci filar, o którym mówimy i chcemy tutaj podkreślić rozmowę i dyskusję o książce, ale nie taką, jak omawia się lektury, tylko taką bardziej na zasadzie emocji, tak? I takich doświadczeń, odczuć dziecka, co czułaś, kiedy czytałaś tą książkę, czy te losy bohatera przypominają ci coś ze swojego życia, a co ty byś zrobił na ich miejscu, czyli taka refleksyjność, taka dyskusja dla tych dzieci, które zawsze mają coś ciekawego do powiedzenia, to też będzie taki obszar, w którym one się odnajdą, tak, że ta książka może być tematem do rozmowy i do dyskusji. I misja szkoła, czyli taki czwarty, ostatni filar, który ma pokazać, że książki inspirują do działania, do aktywności społecznej. To znaczy możemy jako ci pierwszoklasiści już nawet spróbować zaaranżować i zorganizować w szkole akcję czytelniczą. Na zasadzie cała szkoła czyta sobie. W piątek przynosimy poduchę i ulubioną książkę i na długiej przerwie każdy czyta na korytarzu, tak? To są oczywiście teraz takie moje pomysły na szybko, natomiast to mają być pomysły, które wyjdą od uczniów. To oni zrobią plakaty, zrobią całą akcję promującą takie działanie w szkole, tak? I te cztery strefy aktywności mają za zadanie tak naprawdę dotrzeć do każdego ucznia, to znaczy i tego o takim temperamencie, który chce właśnie się gdzieś tam zażyć z tą książką, ale i do tego działacza, i do tego, który właśnie lubi się tylko bawić i wygłupiać i można zrobić grę do książki i on jakby tutaj się w tym odnajdzie, może nawet będzie to gra na zasadzie jakiejś aplikacji internetowej i on też w tym nam sam może pomoże, ale to też dla takiego, który właśnie zawsze ma coś ciekawego do powiedzenia i zawsze lubi się wypowiadać na forum klasy. Dlatego te cztery strefy można wykorzystać tak samo w szkole i w klasie i tak samo w bibliotece. Tutaj właśnie pani Weronika pyta, czy bibliotekarz może zrealizować to zamiast nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. Zgłoszenia przysyła nauczyciel, wychowawca edukacji wczesnoszkolnej, natomiast bibliotekarz jak najbardziej może się w tą akcję włączyć i jakby korzystać z tego pakietu i te działania robić. Tak jak mówię, materiały będą podpięte na stronie internetowej, więc nawet jeżeli nie są Państwo wychowawcami klas pierwszych i teoretycznie nie mogą wziąć udziału w akcji, to praktycznie z tych materiałów można korzystać i na bazie tego wszystkiego, co tam umieścimy, także tego koła zabaw czytelniczych, które można wydrukować czy zaaranżować, tak, jakby po swojemu i umieścić w klasie, jak najbardziej będzie można korzystać. Anito, to przerwę Ci, bo jeszcze się pojawiły inne pytania na czacie, jakbyś mogła od razu odpowiedzieć, kiedy wiadomo, czy ktoś się zakwalifikuje do akcji i co z klasami drugimi i trzecimi. We wrześniu będą wyniki, do końca sierpnia jest nabór, więc my już we wrześniu będziemy wiedzieli, które z tych 2000. Tak naprawdę decyduje kolejność zgłoszeń, więc jeżeli dziś Państwo wszyscy wysłali zgłoszenia i są wnioski prawidłowo wypełnione, to się kwalifikujecie, ale tak formalnie wyniki będą we wrześniu i wtedy też chcemy już tak do końca września też te materiały wysłać do Państwa i to jest taka duża rzecz, bo tych materiałów trochę będzie i tych klas trochę jest. Z jednej szkoły mogą zgłosić się maksymalnie cztery klasy, więc jeżeli jest duża szkoła, gdzie jest więcej niż cztery klasy pierwsze, no to te cztery klasy pierwsze, które pierwsze się zgłoszą, mają pierwszeństwo, bo też chcemy, żeby docierać, chcemy po prostu docierać też do mniejszych szkół, do małych miejscowości, dlatego tak to wygląda. Natomiast to, że te cztery pierwsze klasy dostaną materiały, a drugie i trzecie nie mogą wziąć udziału, to nie znaczy, tak jak mówiłam, że nie mogą korzystać z tych materiałów, inspirować się i nie wiem, drukować ze strony scenariusze, korzystać z książek, które jeżeli mają Państwo w bibliotece, to będą dostępne, a jeżeli pierwsza klasa z Waszej szkoły będzie brała udział, no to też jakby myślę, że tutaj na zasadzie właśnie tej misji szkoła, żeby się wymieniać i wypożyczać sobie książki, nie powinno być problemu. Dlatego nasze działanie kierujemy do klas pierwszych, ale tak jak mówię, korzystać mogą wszyscy i do tego też zachęcamy. Tak, drugie, trzecie klasy pewnie czytają trochę płynniej i być może ten poziom pierwszy czy drugi z serii czytam sobie byłby dla nich za prosty, natomiast wszystkie te działania wokół tych czterech stref, myślę, że tak naprawdę do ósmej klasy by dały radę, tak? Bo takie kakałko w ósmej klasie, w piątek na ostatniej lekcji i czytamy książki, które przynosimy, no to nieprawda. Umówmy się, w liceum to też działa. Szkoła polonijna, czy może brać udział? Zapraszamy.
Tu już odpowiadałam też na to pytanie, bo miałam maila, jeśli przesyłkę opłacimy sami. Muszę się tutaj skonsultować z naszym partnerem, z wydawnictwem, bo to oni dokonują wysyłek tak naprawdę i ponoszą jakby tutaj te koszty. Generalnie w regulaminie jest tak, że to są te polskie szkoły, więc tutaj muszę dopytać Pani Moniko, ale myślę, że wrócę z tą odpowiedzią, jak tylko się dowiem od naszego wydawcy, czy jest taka możliwość. Ambasadorem akcji jest pani Jolanta Okuniewska, być może gdzieś już Państwu znana finalistka światowego konkursu The Global Teacher Prize. Ona już wcześniej brała też udział w różnych akcjach czytelniczych, ponieważ w swoich klasach promuje takie działania proczytelnicze i robi dużo bardzo fajnych, ciekawych rzeczy. Partnerami jest Biblioteka Narodowa, Fundacja Powszechnego Czytania, TVP ABC, RYMS, Wirtualna Polska, Lustro Biblioteki. I wszystkie materiały są właśnie na stronie wydawcy HarperCollins, czytam sobie.pl i na naszej stronie programu Nauczycielka, pierwszaklasaedu.pl. I oczywiście na grupie facebookowej, tam gdzie jest cała wymiana naszych praktyk i doświadczeń. O programie tyle. Jeżeli mają Państwo jeszcze jakieś pytania i są zainteresowani, to zachęcam do odwiedzenia strony. Można też do mnie pisać i pytać. Miejsc na razie jest jeszcze sporo, ale myślę, że warto się pospieszyć, żeby mieć takie pewne, zaklepane miejsce w programie. Tam jest jeszcze taka rzecz w regulaminie, a propos tego, że do 1 kwietnia, ponieważ chcemy około 2 kwietnia tak naprawdę zakończyć akcję, bo to jest Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci, wtedy chcemy mieć mieć finał tej naszej akcji, opowiedzieć o tych najlepszych praktykach. I w regulaminie jest zapis o tym, że Państwo wysyłają do nas relacje ze swoich działań. Znaczy, my bardzo chcemy, generalnie część z tych 5 albo więcej, bo teraz już też dokładnie nie wiem, jak to nam finalnie wyjdzie, natomiast na pewno 5 będzie nagrodzonych takimi pakietami różnych książek od wydawcy do takiej szkolnej, klasowej biblioteczki. Więc warto nam spisywać takie swoje doświadczenia, co Państwo robili w klasie, co się udało, co się dzieciom najbardziej podobało, które z tych stref wyszły, jakieś własne pomysły na takie działania, absolutnie własną inwencję. Natomiast proszę się tego nie bać, bo to nie jest sprawozdanie na kilka stron, tak? Jeżeli będą Państwo czuli potrzebę, żeby napisać na kilka stron, wysłać zdjęcie, i opisać, to jak najbardziej. Jeżeli będą to miało być 3 zdania, też jest ok. Tak, ważne, żeby po prostu zostawić taki ślad, że ta akcja się rzeczywiście odbyła, że były jakieś działania i co się udało, tak? Albo też co nie poszło, tak? Bo może któraś z tych stref zupełnie nie sprawdzi się w waszej klasie. Może to jest kwestia gdzieś tam temperamentów, czy tego, jak uczniowie jakby też postrzegają i widzą czytanie. Natomiast ta pierwsza klasa jest takim momentem, gdzie można im to pokazać i, że tak powiem, nie spalić na starcie, to znaczy nie pokazać właśnie tego czytania i tej nauki czytania jako tej nudnej czynności, że siedzimy w ławce, literujemy, czytamy na głos, mimo że niektórzy się mogą wstydzić, po kolei idąc i jak już tam zbliża się kolej, to niektórym dzieciom biją serca razem ze stresu, bo też tak się zdarza. Dlatego proponujemy też te strefy i tego typu działania. A żeby też oswoić ten 1 września i ten początek roku szkolnego dla pierwszaków, które zaczynają szkołę i zaczną tą naukę czytania, to już w wakacje można pewne książki podsuwać i próbować czytać wspólnie z dzieckiem. Jeżeli jeszcze wcześniej tego Państwo nie robili, to bardziej w sumie do rodziców jakby propozycja tych książek na wakacje. Ale też myślę, że warto wiedzieć wszystkim, którzy pracują w bibliotekach i nauczycielom też na początek roku, jakie książki i na co zwracać uwagę w tych książkach, żeby dzieci chciały je czytać, żeby łatwiej im się uczyło czytania, no i żeby połknęły tego bakcyla. Anito, czy możesz, zanim jeszcze powiesz, odpowiedzieć na pytanie o czy szkoła podstawowa specjalna może wziąć udział w pierwszej klasie? Jak najbardziej. Tutaj nie mamy żadnych ograniczeń. Można wysyłać zgłoszenia i się rejestrować. I dopoczytajmy tak samo, jeżeli ktoś ze starszych klas chciałby się dołączyć. I jeszcze widzę, czy będzie nagranie. Będzie nagranie na blogu CEO i na stronie Pierwsza Klasa, także myślę, że jeżeli nie jeszcze w tym, to w przyszłym tygodniu na pewno się pojawi nagranie. Dobrze, to przechodząc już do tych zasad, do tych takich, które sobie tutaj wypisaliśmy też na bazie doświadczeń naszych rodzicielskich, myślę z Anetą, ale też na bazie doświadczeń moich w pracy z księgarni, gdzie spotykałam bardzo dużo dzieci, które zaczynały przygodę z czytaniem i ich rodziców.
To część pewnie już też Państwo wiedzą, tak? Duży tekst, wyraźna czcionka, co nie zawsze się sprawdza, w sensie takim, że nie zawsze jest koniecznością. Są dzieci, którym zupełnie nie będzie przeszkadzać mniejsza czcionka. To nie jest też tak, że tutaj te wszystkie zasady, które są wymienione, muszą się pojawić w jednej książce. Absolutnie nie. Chodzi o to, żeby gdzieś tam próbować i szukać. I jeżeli nie wychodzi, to zastanowić się, czy może nie skorzystać z tych podpowiedzi. Rozmieszczenie tekstu, czyli tak zwane światło w książce, żeby tam były przestrzenie między tymi linijkami, tak? Żeby nie był tak strasznie naćkany, tak mocno zadrukowana strona. I też ilość tekstu na stronie. To na przykład jest całkowity mój życiowy przypadek mojego z własnego osobistego syna, który widząc książkę, która miała 20 czy 30 stron i książkę, która ma 250, był w stanie wybrać tą, która ma 250, właśnie dlatego, że między tekstem były obrazki, cztery zdania były przez jedną książkę napisane w taki sposób komiksowy, niż książkę, która była cieniutka i miała mniej pewnie treści, mniej tekstu, chociaż jakby to tak zebrać, to może wyszłoby na to samo, ale po prostu cała strona była zadrukowana. Cała strona zadrukowana tekstem budzi u niektórych dzieci, czy początkujących czytelników od razu odruch po prostu. Nie, to jest koniec. To jest nie do przejścia. To jest encyklopedia. I chociaż ten tekst może być i ciekawy, i zabawny, i spełniać jakby wszystkie, i nie wiem, dotyczyć bohatera, którego dziecko uwielbia, po prostu dla niektórych cała zadrukowana strona, gdzieś tam ścisło i bez takiej przestrzeni, i bez nawet jakiejś ilustracji, może być barierą nie do przejścia. Przechodziłam to przez lata, więc wiem, i wiem, że też spotykałam takie dzieci i to odrzuca, więc warto zwrócić na to uwagę, żeby ten tekst był tak rozmieszczony, żeby było właśnie, czy trochę tych ilustracji. Ilustracje w tym wieku jeszcze dzieci lubią, różne, różnego rodzaju, niektórym wystarczą czarno-białe, niektórym komiksowe. Myślę, że to już jest ten wiek, gdzie jeżeli dzieci wcześniej też spotykały się z książkami, to mają już swoje jakieś upodobania i gusta wyrobione też w temacie ilustracji, czy nawet ulubionych ilustratorów czasem. Jeżeli się wcześniej nie zetknęli, to też będą mieli swoje preferencje i to dosyć szybko będzie widać. Komiks jako taka alternatywa, trochę niedoceniana przez, mam wrażenie, nauczycieli, trochę niedoceniana też przez rodziców. Ja przyznam szczerze, że wcześniej też byłam średnio nastawiona do komiksów i nie miałam może takich po prostu dobrych doświadczeń. Natomiast to, jakie komiksy są teraz dostępne, jaki ja dostałam komiks, ja później już pokażę, jak Aneta będzie. Nie, no pokaż od razu. Nie, no bo po prostu ja też jakby, wiecie, są komiksy z ulubionymi bohaterami dzieci, o których też trzeba pamiętać, czyli na przykład Smurfowi. To jest taki komiks, który ja zawsze miałam przed oczami, że tak wygląda komiks. Natomiast komiks, który dostałam teraz właśnie od wydawnictwa Egmont, całkowicie obalił wszelkie moje wyobrażenia na temat komiksu. Bo to jest Pamiętnik Wisienki z francuską ilustratorką Aurélie Neyret i tutaj otworzę chyba na takiej stronie, która mi się najbardziej podobała, ale i kolorystyka, i w ogóle ta kreska, i ta ilustracja jest zupełnie niekomiksowa. Nie wiem, czy to dobrze widać, czy widać teraz Anetę. Nie wiem, ale zapewniam Państwa, że naprawdę są to piękne. Nie widać, właśnie nie widać. To, przepraszam, pewnie mnie widać. Nie wiem, jak to przestawić, żeby było widać Ciebie. To może uda nam się potem przestawić. Tak, może potem to się jeszcze uda pokazać. Mhm. Natomiast komiksy są też dlatego jakby ważne, że po pierwsze nie ma tam takiej ilości tekstu, która też przeraża, ale jednak jest ta sekwencja zdarzeń, za którą dziecko musi podążać i to nie jest tak, że w tych komiksach się, nie wiem, nie trzeba myśleć, że to nie jest jakby, i te ilustracje też są do przeczytania tak jakby, tak, to trzeba też za tym nadążać, więc to też uczy takiego podążania za tekstem i podążania za historią tak naprawdę. Komiksy często są ze znanymi, ulubionymi bohaterami, nawet tymi z bajek. Jeżeli dzieci lubią Smurfy, czy Kaczora Donalda i o tym będzie komiks i one będą chciały przeczytać taką książkę, nie ma problemu, żeby zaczęło od takiej książki, tak? Nie ma, teraz proszę pokazać, aha, bo zrobiłam się pewnie na pełen ekran. To jest Pamiętnik Wisienki i to są takie ilustracje. To jest jakby zupełnie inny styl komiksu niż ja osobiście znałam, tak? Bo nie wiem, mój syn też się zaczytuje w komiksach tego typu,
On już teraz ma 10 lat, więc już jest takim zaawansowanym czytelnikiem, ale czyta różne rzeczy, chociaż też nie lubi tych takich za mocno zadrukowanych, gdzie jest za dużo, za dużo, za dużo. Mimo, że czyta dużo, ale to chłopcy tak mają podobno też częściej niż dziewczynki. W każdym razie ci znani i lubiani bohaterowie, tak, to o czym mówiłam, żeby też nie traktować tych pierwszych lektur tak bardzo poważnie, tak? Jak my dorośli też czytamy dla przyjemności, dla śmiechu, dla odstresowania się, naprawdę różne rzeczy, czasem mniej, czasem bardziej ambitne. Tak samo dzieciom, tak? Jakby ja też mam swój jakiś tam styl i bardziej lubię jedne książki, drugie mniej, ale jeżeli jakby dziecko ma zachęcić się do czytania i wkręcić się w książki, czytając komiks o Kaczora Donalda, tak, czy jakby Smurfów, okej, okay, tak, jeżeli to go przybliży do tego, potem pozna na pewno więcej innych książek. Zachęcajmy tym, co jest dzieciom bliskie, co jest im znane, idźmy za ich zainteresowaniami, jeżeli gra w gry, jeżeli Minecraft jest cały czas gdzieś tam na tapecie, teraz szczególnie po tym czasie bycia non-stop online, to książki o Minecrafcie jak najbardziej. I nie tylko te poradniki, przewodniki gry, ale też historie prawdziwe. To też jest Egmont, który akurat tutaj ma i te wszystkie poradniki i przewodniki, ale też, i zobaczcie, tutaj też jest dosyć duża czcionka i też wyboldowane są niektóre fragmenty, tak? Takie te najważniejsze. Tu jest już dużo na stronie, ale jeżeli jest jakiś fan Minecrafta, to on też po to sięgnie. O tym trochę będzie mówiła Aneta, więc też nie chcę tutaj tego spoilerować. Ciekawa historia, która ich wciągnie, to się gdzieś tam zazwyczaj jest kompatybilne z tymi zainteresowaniami, z tymi ulubionymi bohaterami, ale też nie infantylna, tak? To znaczy tutaj czasami jak sześciolatkom pokażemy jakąś książkę, która jest gdzieś tam bajką o zwierzątkach i jakby okej, są też zwierzęta bohaterowie i są takie, które pokażemy, które są naprawdę świetne, ale czasem to może być tak infantylna i banalna historia, a to są już, no, to są pierwszoklasiści. To już to nie są żarty, tak? Oni też mogą się czuć już trochę starsi, bo oni już idą do szkoły, to nie jest przedszkole. I też warto ich też traktować poważnie, tak? Że możemy im dać poważną książkę, jeżeli tego oczekują, tak? Bo to też mówię o różnorodności. I różnorodność to jest taki kolejny punkt bardzo ważny, żeby się nie poddawać w tym pokazywaniu dzieciom różnych książek. Nie ta, to inna. Nie komiks, nie przygodowa, może z twoim ulubionym bohaterem, może właśnie z gry do książki, może z gry planszowej. Będziemy mówić o Żubrze Pompiku, jest gra planszowa. Teraz na wakacjach też jest taka karciana gra Kajko i Kokosz, która może z gry zaprowadzić nas do komiksu. Czyli od zainteresowań, ale też od gier. A ta różnorodność, oprócz tego, jak różne książki pokazujemy dzieciom, czy te poważne, czy te humorystyczne, ważna jest też w przypadku tego, żeby nie powielać takich schematów, to mi się często zdarzało w księgarni, jak pracowałam, kiedy rodzice drugiego, czy trzeciego, czy kolejnego dziecka mówili, no ten pierwszy to tak czytał, pochłaniał te książki, no a ten nie chce, no nic go nie interesuje. Po czym okazywało się, że on dostawał jakby do czytania te same książki po starszym rodzeństwie. I czy to był brat, czy siostra, już pomijając jakby kwestię płci, to po prostu były nie jego zainteresowania, to nie były jego książki, tak? Więc też warto zwracać na to uwagę, że tak jak dobrze wiemy w rodzinie, każde dziecko jest inne, mamy dwoje i są zupełnie różne, mają charaktery, też będą mieli różne gusta czytelnicze. I dla jednych w czym nie wiem, starsze dziecko się zaczytywało, młodsze zupełnie nie. I tutaj czasem ważne jest utożsamianie się z bohaterem. Na przykład u dziewczynek to chyba nie jest aż tak, mam wrażenie, ważne, ale u chłopców w pewnym wieku chyba istotne, żeby nie czytać książek babskich. Czyli jak jest dziewczyna bohaterką, to już różnie. No, pomijając oczywiście Pipi, która jakby tutaj jest, powiedziałabym, bohaterem i dla chłopców, i dla dziewczyn, i pewnie i wiele innych też takich bohaterek. Niektórym chłopcom to nie przeszkadza, bo tam akurat w pewnym wieku nie miał z tym w ogóle problemu, dopiero jakoś później, więc to też może przyjść z czasem. Ale wiem, że są chłopcy, którzy nie, którzy woleli książki o piłkarzach, albo gdzie bohaterem jest chłopiec, z którym on się może utożsamiać, tak? Gdzie są jego emocje, jego przygody, taki moment w życiu, który go spotyka. O tym będziemy mówić za chwilę przy już konkretnych przykładach książek. I coś jeszcze pominęłam, tutaj pominęłam humor. Humor,
który widzę w większości przypadków jest bardzo ważny dla dzieci, kiedy one mogą się pośmiać. I to czasem może być taki humor, który dla nas wydaje się, wiecie, absurdalny albo wręcz głupi. I mamy poczucie, że no beznadzieje, no po prostu no, strata czasu, no siedzi czy takie głupotki. Tylko że te głupotki i ten humor dla dzieci sprawia, że one się po prostu dobrze bawią przy tej książce. A dobra zabawa przy książce jest tak naprawdę najlepszą gwarancją tego, że ono będzie chciało te książki czytać. Tak myślę sobie i też myślę, że Sylwia, brzuchowcy nie cierpią ani Zielonego Wzgórza. No właśnie, nie rozumiem tego zupełnie, ja uwielbiam. Może powinni obejrzeć serial na Netflixie, to też jest metoda. Chociaż pierwsze klasy to może nie, no może dla trochę starszych jest jednak ten serial. Ale a propos książek z Netflixa, czy książek właśnie po filmie, to też o tym powiem, ale chyba za chwilę, bo nie chcę też Anety spoilerować, a chyba mam właśnie o tym książkę. O czym Aneta będzie mówić teraz? No właśnie, tylko ja prostuję, absolutnie najpierw była książka, potem był serial. Bardzo, bardzo proszę tutaj. Nie? Natomiast rzeczywiście u nas Hilda, tutaj ją pokazuję w wersji komiksowej, to jest w tej chwili 6 tomów wydanych przez wydawnictwo Centralne i teraz ty, Centralka, i ty teraz możesz powiedzieć, że masz jeszcze niekomiksową wersję. Tak, ja mam niekomiksową wersję też, którą dostałam od wydawnictwa Egmont i to jest Hilda i Ukryjcy, Hilda i Wielka Parada i to już jest tekst niekomiks, ale też są duże litery, światło mi się tu odbija, i duży druk, ilustracje, wcale nie tak dużo tekstu, więc też jeżeli ktoś rzeczywiście, i to jest właśnie, to mnie zmyliło, bo to jest właśnie ta naklejka Netflixowa, więc jeżeli ktoś znał wcześniej bajkę, oglądał na Netflixie, to właśnie z tego serialu można też przenieść się do książki. Tak, online już było teraz dużo, w wakacje przechodzimy do świata książek, ale nie musimy rezygnować z Netflixa w książkę, jak się okazuje. I tutaj rzeczywiście ta seria jest taką serią, która jest dla dzieci odpowiednia i dobrze się przy tym bawią. To jest też taki bardzo ograny motyw, ale tutaj dobrze zagrany motyw outsiderki, która musi sobie poradzić w jakiejś nowej sytuacji, gdzie ten świat jest częściowo magiczny. I łatwo się z taką bohaterką utożsamić, ona jest ciekawie zbudowaną postacią, a jednocześnie cały komiks jest zrobiony tak, że dorosłemu czytanie tego też sprawia ogromną przyjemność, więc jest to bardzo dobre rozwiązanie, jeżeli jednak chce się podczytywać książki dla dzieci. Tak jak powiedziałaś, Anito, bardzo ważne jest to, żeby dziecko mogło się utożsamiać, więc dla niektórych dzieci bardzo ważne jest jaki tytuł tutaj pani napisała? To jest seria Hilda i Troll, to jest ten pierwszy tom. Tomów jest 6 i w każdym jest opisana jakaś przygoda Hildy. A wracając do tematu, to jest tak, że no, znam dzieci, które rzeczywiście nie chcą czytać o bohaterach innej płci niż swoja własna. Jako edukatorka równościowa zawsze namawiam, żeby jednak tą różnorodność też płciową spróbować zachować. No wiadomo, że w sytuacji domowej, a nie edukacyjnej, zasady zasadami, a życie życiem. Natomiast jeżeli budujemy jakąś tam klasową czy szkolną biblioteczkę, to jest to rzeczywiście jakoś ważne, żeby tą równowagę zachowywać, tak żeby każdy miał właśnie w ramach różnorodności wybór bohaterów, z którym mogliby się jakoś utożsamić. Więc jest to Hilda, którą serdecznie polecam. Dasz drugi slajd? Tak, już, bo mi to uciekło. I drugi komiks, który nie jest tak ślicznie wydany jak Hilda, ale jest bardzo ciekawą propozycją. To jest czterotomowa seria podręcznika dla superbohaterów, gdzie bohaterką jest dziewczynka. Tekst, jak widać, jest go niewiele, łatwo go czytać.
Przygody są proste, zabawne. Jednocześnie cała książka, cała seria jest zbudowana w ten sposób, cała seria jest zbudowana w ten sposób, żeby móc opowiadać o jej przemocy w szkole, o bullyingu, też o radzeniu sobie z tym. Czasami bohaterka popełnia błędy, w związku z czym a czasami ratuje świat czy swoją miejscowość przed złoczyńcami. To zmierzając do końca tej książki, przekonujemy się, jak ona w ciągu tych czterech tomów coraz więcej zdobywa odwagi, a nie tylko supermocy. Odwagi, by się przeciwstawić osobom, które jej lub innym chcą zrobić krzywdę. I cała ta seria powstała z zamysłem, żeby trafiła pod strzechy. I żeby trafiła do szkół, dlatego na stronie wydawnictwa Debit jest do pobrania za darmo materiał dla nauczycieli, nauczycielek. Tam jest na podstawie pierwszego tomu wiele propozycji, jak można z tą książką pracować i na temat przemocy, i na temat płci, ale też na temat po prostu aktywnego czytania, czy ćwiczenia takie aktywizujące współpracę i integrujące klasę. Więc bardzo serdecznie i tę serię polecam. To jest też taka seria, którą bardzo łatwo się czyta samodzielnie, jest niewielka i moje dziecko to bardzo lubi. I możemy do Żabka i Ropucha już przejść. Wiele dzieci Żabka i Ropucha zna jeszcze z przedszkola, ale jest to, tak jak Państwo mogą zobaczyć, jak możecie zobaczyć, to jest taka książka, która jest klasyczna w zasadach, które wyznaczyła Anita w swoich punktach. To znaczy, rzeczywiście to są krótkie historie, zabawne, o codziennych jakichś przygodach, też żartach, aczkolwiek nie są to żarty takie bardzo mało finezyjne, jak czasem dzieci lubią poczytać. I tutaj to jest książka, która daje możliwość przeczytania samodzielnie w twardej oprawie 250 stron z radością, że można to czytać już bez pomocy dorosłych. Można też posłuchać Wojciecha Mana, który to czyta i polecam. Piękny głos jest. Natomiast no to jest książka, która, tak jak jeszcze powiem, Anita powie o książkach dla dzieci, które lubią już, jak się coś dużo dzieje i muszą mieć takie podkreślenie, że są już dorosłe, że są pierwszakami. Ja tutaj te wakacyjne książki, które Państwu proponuję, to są książki dla dzieci, które jeszcze lubią takie dziecięce czy bardziej niewinne przygody. Poza jedną, do której zaraz przejdziemy. Przerzucisz? Jeszcze tutaj pani wspomniała o Amelii Bedeli, to też jest Tak. znana tłumaczenie. Amelia Bedelia też, tak. Jak czeka w kolejce u nas do domowego czytania. No i tutaj jest seria, którą mam w wersji, pokażę Państwu, jak to wygląda. To znaczy, to już jest rozwalone pudełeczko, sczytane z sześcioma tomami. O, cieniutkimi sześcioma tomami, kupione w kryzysie, kiedy moje dziecko, o którym wiedzieliśmy, że już potrafi czytać, twierdziło, że wcale nie potrafi. I wtedy jej obiecaliśmy, że będzie mogła spełnić swoje marzenie, obejrzeć pierwszy odcinek, znaczy czwartą część Star Warsów, jak przeczyta. I nagle się okazało, że dziecko czyta płynnie, odpowiada na pytania do tekstu i wszystko potrafi, tylko dlatego, że był to Star Wars. W związku z czym, jeżeli Państwo nie kochają, nie wiem, Maszy i Niedźwiedzia, Krainy Lodu, Minecrafta, trudno. Znaczy, ja akurat mi jest łatwiej, bo ja lubię Star Warsy, ale czy Lego, czy cokolwiek by to nie było, nie nam ma się podobać. Jeżeli tylko dziecko chce to przeczytać, i to.
to po prostu niech to czyta, może na Prusta i inne książki, kiedy indziej będziemy próbować namawiać. Te akurat serii Złota Biblioteczka są o tyle dobre, że to są rzeczywiście bardzo dobre, bardzo dobrze jest pokazany stosunek tekstu do ilustracji, tej ilości światła, która powinna być. Natomiast już na przykład książeczki o Lego, Star Wars u nas leżą w kącie i się kurzą, dlatego że Leia nie wygląda jak powinna, w związku z czym należy zakupy uzgadniać jednak nie czasami z fanatykiem jakiegoś tematu. Bo można kupić niepotrzebnie na przykład z Lego, a z Lego być nie może, albo odwrotnie. Więc tutaj to na przykład było naszym takim domowym hitem, ale też przerabialiśmy dinozaury, mitologie wszelakie. I jeżeli chodzi o dziwne książki, które też dzieci potrafią pokochać, dziwne dla mnie, bo ja jestem po polonistyce i część kartkówek pisała mi koleżanka z chemii. To jest na przykład książka, którą moje dziecko 6-letnie kocha. To jest pierwiastki wokół nas, ma okienka. I każdy pierwiastek ma okienka. I można sobie te okienka i potem takie dziecko się... Wie, znaczy, ja nadrobiłam zaległości. I musiałam odpowiadać na pytania, na które nie znałam odpowiedzi. Polecam. Polecam, bo tego typu rzeczy może nie są tak wyrafinowane czasem, jakbyśmy chcieli, i takie wyrafinowane też mamy i to ja je czytam, ale jeżeli dziecko samo przy wieczorem coś przegląda, czy po południu sobie siada i czyta, to bierze właśnie takie. I z książek, do których sięga, które już nie są tak zabawne jak te, o których pisaliśmy, czy mówiłam wcześniej, czy takie dzieci, to jest jeszcze Krowa Matylda, która ma akurat bardzo dobry taki, o, gdzieś mam tutaj naszykowaną. Krowa Matylda jest dla dzieci, które lubią się pośmiać, ale pod warunkiem, że one już Krowy Matyldy nie znają. To znaczy część z Państwa pewnie czy zna Krowę Matyldę już gdzieś tam w przedszkolu, czytano. Natomiast ponieważ jest to nieustanny slapstick i komedia pomyłek, a jednocześnie nie jest to wulgarne, to pieszaki też potrafią się Krową Matyldą zachwycać i zaśmiewać, zwłaszcza że w ilustracjach są dodatkowe żarty, które można sobie odkryć. Chyba że już to zaczytały wcześniej, no to już nie ma co inwestować, bo pewnie będzie poniżej ich honoru, żeby czytać samodzielnie. I Anita powie o Pompiku i o przyrodzie w innym wydaniu. Ja chciałam pokazać Pompika na wakacje i Pompik na wakacje gdzieś mi tutaj się schował, zaraz go Państwu znajdę albo nie znajdę. To jest seria 20, w tej chwili dwóch, będą 23 książeczki, żeby sobie zabrać na wycieczki po Polsce. Można sobie zaznaczyć, w którym parku się było. I po wszystkich ważnych parkach narodowych można sobie tak przejechać z pytaniami, informacjami, na co zwrócić uwagę. To, co jest dobre w tego typu książeczkach, akurat w tych wydanych w ramach Żubr Pompik Wyprawy, to jest to, że rzeczywiście one nie zajmują dużo miejsca. Jak się jedzie na wakacje, to jest to kluczowe. Są napisane w taki sposób, że dziecko łatwo je przyswaja i samodzielnie czyta. Ja też zwracam uwagę zawsze na to, czy książka jest wyraźna. Wyraźna w tym znaczeniu, że jestem mamą dziecka słabowidzącego. I na przykład książki typu słynne książki Mizielińskich, które są bardzo często jednokolorowe na stronie, nie mają szans się sprawdzić. Więc czasem i przy czytaniu, przy pierwszym samodzielnym czytaniu, nawet jeżeli dziecko nie ma żadnych problemów ze wzrokiem, to też może bardzo utrudniać.
Więc one są piękne, ale niekoniecznie się sprawdzą, jeżeli dziecko potrzebuje na początek tego tekstu, który naprawdę bardzo dobrze widzi i mu się te literki nie rozmazują i nie uciekają nigdzie. Także żubra pompika, jeżeli Państwo planują jakieś wyprawy krajoznawcze czy inne tego typu przewodniki dla dzieci, serdecznie Państwu polecam, zwłaszcza, że na tej bazie bardzo łatwo sobie wygenerować bardzo proste jakieś aktywności i coś razem robić. I ostatnią propozycją moją na dzisiaj, żeby nie zagłuszyć zupełnie Anity, jest książka, która nie spełnia kryteriów, które Anita podała. Ma dużo tekstu, jest gruba i ma mało ilustracji i te ilustracje są czarno-białe. No ale jest to Caciki, który ma przedziwne przygody, zupełnie szaloną mamę, prześladowcę, który staje się kolegą i ma uroczy pseudonim Morten Zasikany Szczur i mniej więcej w tym guście poczucia humoru tam się toczy, w związku z czym jesteśmy na takim na przykład etapie, że moje dziecko teraz mi czyta, zaśmiewając się. Jest to, najwidoczniej jest to bardzo dobra książka. I z tego co wiem, książka jest generalnie lubiana przez dzieci, więc polecam. Caciki jest o tyle też dobrą lekturą, że ona rośnie razem z dzieckiem. To znaczy poznajemy Cacikiego, kiedy jest bardzo młodą osobą idącą do szkoły. I każdy tom to są kolejne lata jego życia. Jest to też bardzo ciekawa pod względem poruszania tematów samotnego rodzicielstwa, ale też bycia z małżeństwa mieszanego, mieszkania w różnych domach czy w różnych krajach, to się pojawia już tak, jeżeli chcemy też równościowo jakiś temat potraktować, równościowo, ale bez patosu. I to są propozycje ode mnie. Starałam się bardzo, Anita, cię nie zagadać, a teraz ci oddaję już głos. A ja dziękuję. To ja przeskoczę na koniec, jako że mówiłaś niedawno o Pompiku i tutaj też na czacie zaczęłam rozmawiać z paniami o Tomaszu Samoiliku, który właśnie siedzi w tej puszczy, którego zresztą, tak jak napisałam, serdecznie polecam do zapraszania do bibliotek czy do klas, jeżeli szkoła ma taką praktykę na spotkania autorskie, bo to jest właśnie tak naprawdę doktor nauk biologicznych, on tam siedzi w tej puszczy i bada tą przyrodę, ale jest bardzo ciekawą osobowością i bardzo fajnie prowadzi spotkania autorskie. Miałam przyjemność go gościć w księgarni. Pokazywał dzieciom, jak narysować żubra pompika, jakie to jest proste, że tak naprawdę rysujemy dwa ziemniaczki i takie krzywe i nam tu wychodzi żubra pompika. Naprawdę każdy po tym spotkaniu był w stanie narysować żubra pompika z dwóch krzywych ziemniaczków. Także w ogóle bardzo, bardzo ciekawy, bardzo ciekawa postać. I ty mówiłaś o małych formatach do walizki, no więc ja zakładam duży format do walizki, ale warto go w podróż po Polsce zabrać, jeżeli nie znają Państwo Orety Przyrody. No to jest naprawdę gigantyczny format, bo to jest większe niż Mizielińscy nawet w formacie. Ciężko gdzieś tam na półce zmieścić. Ale dlaczego pokazuję jako zachętę do nauki czytania? Tak, to znaczy tutaj są małe chmurki i poznajemy przyrodę w różnych miejscach Polski, w górach, nad morzem, w różnych też porach roku. Wczesne lato w górach, późna wiosna nad morzem, tak? Wczesna jesień nad rzeką. I mamy różne pory roku, różne miejsca w Polsce i przyrodę w tym czasie, co się dzieje z roślinami, co się dzieje ze zwierzętami w tym czasie, w tym miejscu, jakie występują gatunki. I my w tych chmurkach możemy dzieciom czytać, co się dzieje wtedy, tak? Że pliszka żółta składa jaja w gnieździe, dosyć trudne słowo, ale już te dialogi, chmurki i dialogi między tymi robaczkami, zwierzakami, ptakami, tymi wszystkimi postaciami są takimi prostymi, zabawnymi dialogami, które możemy już wspólnie z dzieckiem dawać mu trochę na początek do czytania. To jest też trochę taka książka wyszukiwanka, bo tam musimy na jednej stronie znaleźć na przykład właśnie, gdzie się schowały te wszystkie krety, czy gdzie są te jaskółki. Także trochę szukamy, trochę śledzimy, poznajemy ślady zwierząt, tropy. Ja dzięki tej książce, jak jestem teraz gdzieś w lesie, to wiem, czyj to ślad. Widziałam tego wcześniej. Dlatego polecam na wyprawę po Polsce, mimo że jest duża i niepakowna,
ale trochę może zachęcić do czytania takich przyrodników, takie ciekawskie dzieci. I właśnie jak jesteśmy szczególnie w jakimś rejonie, to wtedy tak my tutaj wyjmujemy jak z kapelusza i może nam pomóc i może zachęcić. Znowu przeskoczę slajd, który miałam nie po kolei. Tutaj pani Weronika pisze, że poleca pana Wierzbickiego na spotkania i ja się pod tym podpisuję. Tak, pan Wierzbicki był w mojej księgarni też kilkakrotnie i to jest autor, którego też polecam. Na wszystkich szkoleniach w bibliotekach mówię, żeby zapraszać Wierzbickiego, bo robi najlepsze spotkania. Książki też pisze świetne, ale jego książki już pewnie trochę dla starszych, chociaż w Afryce Kazika też jest duża czcionka. To też jest lektura w klasach 1-3, więc myślę, że i tak się z nią dzieci prędzej czy później spotkają. To, co mówiłaś o tzatziki, trochę mi przypomniało Dunię, czyli takiego żeńskiego bohatera, który też zaczyna się pierwsza część, jak Dunia zaczyna pierwszą klasę. I dokładnie stresuje się tym, że idzie do pierwszej klasy. Więc jest to idealny moment, żeby zacząć teraz przed wakacjami z tymi dziećmi, które zaczynają pierwszą klasę, bo tam są dokładnie emocje, wszystkie te uczucia, wszystkie te lęki, wszystkie te strachy, które mają dzieci przed pójściem do pierwszej klasy. I Dunia jest... cudowna jest Dunia. My z Anetą mamy tutaj, to jest jedna z naszych ulubionych pewnie serii, jest ich wiele, ale Dunia całkowicie skradła moje serce, mimo że mam dwóch synów i nie jest to może bohaterka męska. Chociaż jest 7 części, teraz wyszła najnowsza, której jeszcze nie mam, muszę sobie zakupić. I jedna część jest jeszcze o Matisie, czyli koledze z klasy. Więc to jest taki, że tak powiem, męska wersja Duni, w sensie kolega z klasy, ci sami bohaterowie. Dunia też tam występuje, ale jest to opisywane z perspektywy Matisa, chłopaków, kolegów, walki, przepychanki. I to jest jakby jeden grubszy tom w klasach pierwsza, druga, trzecia. Tak, Matis w pierwszej, drugiej, trzeciej klasie, a Dunia od pierwszej klasy i też dorastamy razem z Dunią. Książka też staje się coraz grubsza i ma coraz więcej tekstu, natomiast na początek rzeczywiście tego tekstu na stronie jest niewiele, jest duży, są czarno-białe kontrastowe obrazki, ale naprawdę można spokojnie, jest właśnie pierwsza część, tak, więc taką już zaczyna klasę po jednym zdaniu na stronie, spokojnie do przejścia, tym bardziej, że historia jest tak ciekawa i tak wciągająca i tak się dzieci z nią utożsamiają, że nawet jeżeli trochę pomagamy i czytamy z dzieckiem, po czym po dwóch, trzech rozdziałach mówimy, no dobrze, za chwilę, to może teraz ty spróbujesz, to jest duża szansa, to jest też taki haczyk, taki trik, żeby zaciekawić dziecko czytając z nim, a potem go tak na chwilę pozostawić z tą książką i w jakiejś ważnej sprawie się udać. Jeżeli go zaciekawi, jest duża szansa, że naprawdę sięgnie i będzie czytać dalej. I rzeczywiście to jest w ogóle seria, którą u mnie w księgarni polecały same dziewczynki. To jest niesamowite, jak naprawdę polecałam tą książkę i rzeczywiście wracali rodzice po następne części. Nawet miałam taki przypadek, bo to była taka klubowa księgarnia, gdzie my też organizowaliśmy czytelnicze urodziny dla dzieci. W sobotę były urodziny, były urodziny jednej z dziewczynek, takich właśnie, zdaje się, 7-letnich. I dostała mnóstwo prezentów, przecudnych, przedziwnych, z książek tam chyba nie było wiele, ale generalnie były jakieś tam lalki, lol, czy coś, co jest na topie, ja nie jestem matką chłopców, więc nie bardzo wiedziałam, o co chodzi, ale w każdym razie były takie różne rzeczy. I na wyjściu jeszcze mama właśnie poprosiła, żeby polecić jakąś książkę taką na początek czytania, ja mówię, Dunia w ciemno, to była sobota wieczór. Ona w poniedziałek rano, w niedzielę mieliśmy zamknięte, zjawiła się po kolejną część Duni, bo ta dziewczynka, mimo że miała mnóstwo zabawek i prezentów, w niedzielę usiadła i przeczytała Dunię. I ona przyszła po następne części już w poniedziałek rano, w momencie otwarcia jakby księgarni, bo tak się wciągnęła. I dziewczynki same sobie między sobą, czytelniczki, klientki jakby młode polecają Dunię. Więc to jest absolutny must have i dla dziewczynek, myślę, że dla chłopców też, bo tam są przygody wszystkich w klasie, natomiast z perspektywy rzeczywiście Duni. I też to, co mówiłaś, ją wychowuje tata, jest tata, są dziadkowie, u taty w życiu pojawia się też nowa miłość, tak, że są takie też jakby rzeczy i problemy, z którymi ona się zmierza i takie emocje, które teraz też, takie sytuacje, które się dzieciom też zdarzają i mogą się z nimi spotkać i utożsamiać. Także nie tylko taka szkolne perypetie, przyjaźń, sytuacje trudne, kłótnie z koleżankami, czy jakieś wyzwania w szkole, w klasie, ale też takie właśnie życie, emocje, życie uczuciowe i rodzinne dziewczynki właśnie takie. No, dla młodszych takim z literatury skandynawskiej must have jest Albert Albertson, który też jest wychowywany przez tatę.
i też jest bardzo lubiany przez młodszych czytelników. I tutaj rzeczywiście czy Dunia, czy Tsatsiki są taką trochę naturalną kontynuacją pewnej narracji i opowiadania o tym, jak można patrzeć na świat. Dunia jest niezwykłą osobą i myślę, że na podstawie też niektórych ćwiczeń, niektórych rozdziałów można przeprowadzić też ćwiczenia z dzieciakami, czy porozmawiać, złapać jakiś temat, niekoniecznie na podstawie lektur szkolnych, tylko właśnie Duni, która jest bardzo tutaj wdzięcznym przykładem. Tak, jeszcze tylko na czacie zapisałam, bo my mówimy Dunia, Dunia, a tak naprawdę te tytuły są zupełnie inne. Tak, Moje Szczęśliwe Życie to jest pierwsza część właśnie Duni, i później są już kolejne, w tej chwili już nie pamiętam, teraz ostatnia jest najgrubsza, właśnie wydana dopiero co jakoś przed chwilą, więc jeszcze jej nie zdążyłam nabyć. Natomiast nie miałam nigdy reklamacji na tą książkę, powiem szczerze, wszystkim się podobała. I drugą taką, można powiedzieć, bestsellerową serią dla dzieci zaczynających przygodę z czytaniem, może trochę innych dzieci niż fanów Duni, ale niekoniecznie, bo też dla wszystkich, którą polecają wszystkie inne księgarnie i bardzo dużo też i bibliotekarzy i rodziców, z którymi się znam i od których słyszałam, to jest seria 13-piętrowy domek na drzewie. Tak naprawdę piętrowy domek na drzewie, bo 13-piętrowe to jest ta pierwsza część, a ostatnia to jest już 117-piętrowe. One też rosną w miarę, tak, to jest pierwsza część i grubość tej ostatniej. I to są właśnie to, co powiedziałam dla chłopców, tak? To jest właśnie seria, którą przełknął mój syn jako pierwszą książkę, 13-piętrowy domek na drzewie, przeczytał sam 250 stron. Umówmy się, jakby tak wziąć ten tekst, to tam nie będzie 250 stron, bo są też strony czarne, na których coś tam się wydarzyło, że zgasło światło pewnie, ale też jest trochę komiksu. I historia jest o tyle ciekawa, że Andy Griffith, który jest autorem, i Terry Denton, to są w ogóle tak naprawdę bohaterowie, można powiedzieć, tej książki, bo występują w niej właśnie Andy i Terry. Andy pisze książki, Terry ilustruje i razem zbudowali domek na drzewie, który ma 13 pięter, a potem każda część to jest o 13 pięter więcej. I Andy, który jest autorem, tak naprawdę dużo różnych zawodów miał w swoim życiu. Nawet był i kierowcą chyba, czy taksówkarzem, zajmował się różnymi rzeczami, ale był też nauczycielem w Australii. I generalnie zaczął pisać opowiadania dla dzieci, dla swoich uczniów, kiedy dowiedział się, że dzieci uważają, że książki są nudne. Jego uczniowie nie chcieli czytać książek, uważali, że książki są nudne. I on im wymyślał właśnie takie trochę absurdalne, zabawne, przygodowe opowiadania. I te opowiadania się tak spodobały, i dzieci zaczęły dzięki temu, jego uczniowie zaczęli czytać, że zaczął wydawać te serie, te książki. On ma chyba tylko, zdaje się, tą serię, bo ja szukałam innych książek tego autora i nie znalazłam, bo chciałam wszystkie wykupić, jakie ma książki ten autor, ale ma tylko tą serię 13-piętrową. Ona się na szczęście pojawia sukcesywnie i tam raz czy dwa razy do roku bodajże wychodzi nowopiętrowy domek, który no w tej chwili mój 10-latek już tam pochłania w godzinę, załóżmy, tak? Czy tam no, ku szybko mu idzie, ale pierwszą czytał jako pierwszą swoją książkę właśnie to. Chłopcy to lubią, tak, nie tylko chłopcy, znam dziewczynki, które też to lubią. No ja na początku miałam takie podejście, ojej, tutaj basen z rekinami, ale wiecie, tam są w tym domku na drzewie takie rzeczy, które są marzeniami dzieci. Fontanna z czekolady. Gdzieś tam jest na którymś piętrze lodziarnia. Właśnie takie absurdalne, dziwne sytuacje, śmieszny humor, taki trochę Monty Python dla dzieci. I one się przy tym śmieją i dobrze bardzo bawią. Dużo się dzieje, są nowi bohaterowie, którzy dochodzą w nowych seriach. A z drugiej strony zawsze jest no, takie właśnie mrugnięcie okiem i rzeczywiście dzieciaki nie mają takiego przesycenia, nie ma tak dużo tego tekstu. Jest ten komiks, szybko to idzie. Seria 8 plus 2 tutaj jeszcze pani napisała. Tak, właśnie przed chwilą zobaczyłam, że jest nowa część gdzieś przeglądając coś i przypomniałam sobie, nie umieściliśmy serii 8 plus 2, ale powiem szczerze, że jak przygotowywaliśmy ten webinar dzisiaj, to gdzie nie weszłam i co mi się nie przypomniało, co chwila coś mi przychodziło. O tych książkach można mówić bardzo dużo. My wybrałyśmy taki subiektywny wybór, trochę subiektywny, trochę na podstawie można by powiedzieć nawet jakichś takich doświadczeń pracy z dziećmi czytającymi, tak, w księgarni, więc nie da się wszystkiego i też każdy ma inne doświadczenia. Ale to tylko świadczy, żeby rzeczywiście próbować pokazywać różne rzeczy. 8 plus 2 ma chyba nawet taką dosyć niezłą czcionkę, a też jest to ciekawa i zabawna historia, więc
więc warto. My też nie możemy za bardzo Państwu polecać książek, dlatego że jak szukamy nowych, to potem je sobie kupujemy. I po prostu musimy tutaj ograniczać się troszeczkę jednak przy państwie. Tak. No i seria Czytam sobie, czyli nasz wspomniany tak naprawdę partner. To jest tak naprawdę seria dedykowana do nauki czytania. I teraz pewnie gdzieś już się Państwo zetknęli i znają tą serię, tak? Tu mamy trzy poziomy. Poziom pierwszy, drugi, trzeci. W zależności od poziomu tyle jest ilości znaków. Polscy autorzy też są ciekawe historie, nie ma tych trudnych słów. To już jest takie naprawdę do takiej nauki czytania, gdzie dziecko ma takie poczucie, że całą książkę może przeczytać samo, gdzie na końcu ma dyplom sukcesu i naklejki. To też jest bardzo ważne w tym wieku, żeby były naklejki. Są przepiękne ilustracje, też polskich większości ilustratorów. Coraz częściej wydawnictwo sięga do znanych bohaterów, bo były Smurfy, właśnie Basia, która już jest znana, Batman, ale jest też jest wersja, znaczy taka seria z Kotylionem i to są takie historyczni bohaterowie, prawdziwe wydarzenia. Jest seria ekologiczna, na bazie której właśnie można robić różne warsztaty, eksperymenty i wydarzenia, czy w klasie, czy w bibliotece, czy w szkole. Także to są takie małe, niewinne, cienkie książeczki, a tam można zrobić z tym bardzo dużo. Zresztą te scenariusze, które będziemy umieszczać na stronie, będą w oparciu o właśnie serię Czytam sobie. I naprawdę do różnej serii, do różnych części będzie można zrobić ciekawe zajęcia. Zresztą nauczyciele sami wiem, że mają też swoje patenty i bibliotekarze też na pracę z tymi książeczkami. Tak? To jest bestseller, ponad 100 tytułów już zostało wydanych. To jest bestseller, jeżeli chodzi właśnie o te pierwsze książki do nauki czytania. U mnie sprawdziło się kilka takich, które po prostu szły w parze z zainteresowaniami dziecka, tak? Bo też jakby nie wszystkie tematy są, bo to są też różne, jakby są i przygodowe, i trochę bardziej fantastyczne, i właśnie te historyczne, także musi to też pasować jakby historia dziecku. Natomiast w mojej pracy jako księgarka rzeczywiście to się bardzo ta seria sprawdzała i była bardzo polecana i rzeczywiście przychodzili rodzice po następne, a potem przychodzili już po grubsze i już po inne, że gdzieś tam zatrybiło i dziecko czyta dzięki tej serii. Także nie bez przyczyny wydawnictwo HarperCollins serii Czytam sobie jest naszym partnerem tej akcji i wspólnie obmyśliliśmy taki plan, co to zrobić, żeby nam te statystyki się czytelnicze poprawiły. Tak przeskakuję i muszę się zorientować, o czym już mówiłam, a o czym nie, ale operacje. Seria Operacje, wydawnictwa Media Rodzina, bardzo podobna do serii Tajemnice Zakamarków, pewnie bardziej znane są Tajemnice, i to też jest seria, którą dzieci na początek lubią, przeważnie dlatego, że zaczynały ją czytać czasem już nawet jako sześcioletnie dzieci właśnie z rodzicami i rodzice też się wkręcali w tę historię i też nie wiedzieli, jak one się skończą. Ja zawsze byłam, znaczy zawsze, no parę razy byłam zaskoczona, więc te zagadki detektywistyczne wciągają, ta akcja, jesteśmy ciekawi coraz bardziej. W przypadku Operacji to jest Trill, Oliver, dwójka przyjaciół, chłopiec, dziewczynka i pies jeszcze jest razem z nimi, więc też dla fanów zwierzaków jak najbardziej pies jest tam detektywem. Tu jest 16 bodajże już tych części, teraz też się wyszła jakaś nowa. I zagadki, które są do rozwiązania, są też na ilustracjach. Często musimy gdzieś tam się przyglądać i śledzić ilustracje, żeby właśnie samemu domyśleć się, jaka będzie, jakie rozwiązanie, czy co tam się wydarzyło. Kolorowe są ilustracje, tekstu nie ma tak dużo, obłożenie jest takie na pół strony, druk jest dosyć duży, ta czcionka jest taka przyjemna, więc to jest w ogóle też, autorem jest Szwed, który jest autorem kryminałów dla dorosłych, więc naprawdę jak już ktoś jest autorem kryminałów, też pisze dla dzieci, to przeważnie to się jakoś ma wrażenie sprawdza. W ogóle skandynawska literatura jest chyba, tak jak nam tutaj wychodzi i Dunia, i Cacyki, tak? Bardzo. Ale to z polskiego podwórka jeszcze teraz powstała seria z Tajemniczej 5 Marty Guzowskiej. To też są już książki detektywistyczne dla dzieci osadzone w Polsce, w blokowisku.
właśnie na ulicy Tajemniczej 5. Więc jeżeli ktoś potrzebuje takiego polskiego kontekstu, to takie książki też już powstają. Tak, pani Patrycja pyta, czy to jest podobne do biura detektywistycznego Lassego i Mai. Tak, to właśnie mówiłam, tajemnice zakamarków, ja tak mówię. To jest właśnie biuro detektywistyczne Lassego i Mai. Tylko tak jak mówię, tutaj jeszcze pies jest z nimi, tropi z nimi te zagadki. I trochę są inne ilustracje, takie być może komuś będą bardziej odpowiadać, są takie, taka miękka jest bardziej ta kreska, mam wrażenie, i kolorowe, bo w biurze Lassego i Mai część jest kolorowa, część jest już czarno-biała. No tutaj wszystkie są kolorowe. I mi oczywiście jeszcze się przypomniało, o Rety Przyrody już mówiłam, mi jeszcze się przypomniało oczywiście, jak już mieliśmy w Graalu prezentację, o książkach tak zwanych aktywizujących, które mogą się sprawdzić na wakacjach, które mogą się sprawdzić na wyjazdach, ale też w szkole dla takich dzieci, które może lubią działać aktywnie, lubią coś tworzyć, rysować, wycinać. I tutaj polecenia, tak, to jest akurat zrób sobie komiks, ale takich książek jest mnóstwo, to jest też już chyba kolejna część. Polecenia są napisane, o, właśnie tak, często dużą czcionką, taką rysunkową, nawet wręcz taką powiedziałabym, te litery są rysowane trochę jak w przedszkolu, tak, że spokojnie dzieci mogą same przeczytać, tak, polecenie. I wtedy po prostu my już ich zostawiamy z tą książką i one mogą działać, robić. Ale już niech sobie same czytają polecenia. Przy okazji są też jakieś komiksy przeplatane, więc trochę tekstu tam jest, a jest duży i taki dosyć wyraźny. Mogą kolorować, mogą działać, mogą tworzyć. To też może być jakaś zachęta dla tych twórczych i I ja rysujących. też się od razu, jak zaczęłaś mówić, to mam pod ręką, zrób to już nie jest robienie komiksu, tylko robienie różnych toreb, szczudeł i tak dalej, z tego, co ma się pod ręką. I to też jest dosyć proste, znaczy dziecko już takie czytające, nawet jeżeli nie bardzo sprawnie, jest w stanie przeczytać i poradzić sobie z poleceniami, więc też polecam tego typu książki. Książki o origami dla dzieci, czy inne tego typu, gdzie trzy activity books, które są dołączone, nie wiem, do map Mizielińskich, czy do Botanicum i Animalium, bo są też takie ładne wydania, to też warto się zaopatrzyć na wakacje, bo sam fakt, że musimy przeczytać ze zrozumieniem polecenie i wykonać coś zabawnego albo niezabawnego, ale coś, co go czy ją interesuje, też bardzo, bardzo pomaga. Dokładnie, te zainteresowania, tak. To, co mówiliśmy, sięganie od zainteresowań, od pasji, od gier, naprawdę od filmów, to możemy dokładnie tego szukać. Jeżeli rzeczywiście dzieci oglądają jakieś serie, mają swoje ulubione filmy, poszukajmy książki, zobaczmy, jak tam z tą czcionką, z tym drukiem, czy sobie poradzi, możemy my trochę zacząć i jakby grunt to jest jakby się nie poddawać i wychodzić jakby z założenia, że trzeba różnych spróbować rzeczy i w końcu się trafi na tą książkę, która jakby gdzieś tam uda się. Tak jak u ciebie poszło ze Star Warsami, mimo że w sumie już wcześniej czytała, u mnie z Piętrowym Domkiem, ale też czasem są takie momenty, na przykład u mnie była taka akurat sytuacja życiowa, że syn bardzo dużo od małego uwielbiał książki, czytało mu się bardzo dużo, ją wysłuchiwał, czasem musiał się ruszać przy tym po całym pokoju, ale generalnie słuchał i uwielbiał książki. Natomiast jak przyszedł ten moment samodzielnego czytania, to widziałam, że mu tam idzie i on da radę, ale nie chciał czytać sam i nie chciał się tak właśnie przełamać w tym samodzielnym czytaniu. I trochę też zastanawiam się z perspektywy czasu, czy na przykład nie miało wpływu to, że akurat wtedy w jego życiu pojawił się młodszy brat i te wieczory z mamą, które miał na wspólne czytanie, być może bał się, że straci przez to, że nie będzie czytał sam, bo wtedy mama mu nie będzie czytać, tak? Mimo że ja tłumaczyłam, że ja będę ci czytać zawsze, tylko jakieś inne książki, bo to jest moja praca i ja muszę znać książki, że ja uwielbiam książki dla dzieci, więc mi to też sprawiało przyjemność, że czytaliśmy, że ja mogłam mu czytać książki. Ale mówię, niektóre możesz już próbować sam. I on miał wtedy taką barierę, że nie chciał, tak? Dopiero gdzieś tam trochę czasu minęło i właśnie trafiliśmy na ten piętrowy domek i poszło. Natomiast rzeczywiście próbowałam różnych rzeczy i on sobie radził z tym czytaniem i tam gdzieś sklecał, ale nie połknął tego bakcyla. Po domku piętrowym zaskoczyło tak, że już teraz jakby nie muszę się o to martwić i czyta też i słucha audiobooków, więc grunt to się nie poddawać. I właśnie audiobooki teraz jeszcze mi przyszły do głowy, że czasem jest tak, że jak słuchamy, tak? Mój syn jakby miał fazę na pipi,
to lubił słuchać i mimo, że miał tą książkę i czytał, to lubił jeszcze słuchać i potem też łatwiej czasem wracać do książek, jak mamy je osłuchane, tak? Więc też jest jakaś metoda. A audiobook... I dokładnie u nas tak z Madiką zaskoczyło, która potem, najpierw był audiobook, a potem zażądano własnej książki, żeby czytać samodzielnie, także to też jest dobry trop. Poza tym umówmy się, ktoś za nas czyta i to na ogół czyta dobrze, a my możemy w tej chwili, w tym momencie nie czytać, albo czytać coś swojego. To jest cudowne. Tak. I tak naprawdę nie wiem, czy masz jeszcze coś, Aneto, do dodania, do polecenia, bo mi właśnie tak się wspomniały jeszcze te audiobooki, ale znaczy generalnie jakbym teraz gdzieś usiadła i zobaczyła milion książek, to zaraz by mi przyszło do głowy, już nie będę wchodzić do pokoju syna, bo zaraz mi się coś przypomni. Nie, 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 ja też mam taką tendencję, dlatego nigdy nie robię z pokoju dziecięcego webinarów, bo bym po prostu wyciągała i wszystko Państwu pokazywała i nie możemy tego sobie zrobić, żeby do jutra mówić, za to możemy się umówić na kolejne webinarium o książkach i już po wakacjach pewnie też coś przygotujemy. Pani Monika, Anita, tu padło pytanie też, czy możesz... powiedzieć, czy samą prezentację można zamieścić pod film. Tak, to tak. Na blogu CO, czy na stronie programu, pewnie pod linkiem do prezentacji, do filmu, prezentacja też się pojawi. I tu jeszcze jest pytanie od pani Moniki o książkę dla nastoletniej dziewczynki. Nie wiem, jak bardzo nastoletniej, natomiast książka, którą ja w zeszłym roku czytałam, i to jest książka dla nastolatek, przy której śmiałam się w głos, 12 lat, myślę, że spokojnie. Nie wiem, Aneto, czy czytałaś Pasztety do boju? Tak, są cudowne. To lektura. Czy 12 lat myślisz, że to jest już okej? Okay? Myślę, że w porządku, że dojrzała do tego. No, że tak, że dla 12-latki jest to jak najbardziej okej. Okay. I teraz pytania o książki w ogóle dla starszych dzieci, dla nastolatków pojawiają się regularnie też przy webinariach Poczytajmy i ja obiecałam, że już webinaru w tym roku nie zrobię, ale zrobię dla Państwa taki wpis z polecanymi książkami dla osób, które mają powyżej 10 czy tam 12 lat. Zrobię, błagam, tylko musimy pozakańczać programy. I więc proszę zaglądać na stronę Poczytajmy i na pewno się taki wpis pojawi. Cały czas go mam, gdzieś tam sobie notuję różne tytuły, ale żeby zebrać to wszystko do kupy, to muszę najpierw się wykaraskać spod papierologii, Excelów i innych strasznych rzeczy, które gdzieś tam się kryją za naszymi projektami. Dokładnie i też myślę sobie, bo rozmawialiśmy o tym z Anetą wcześniej, że ponieważ jakby obie lubimy książki też i dla dzieci i mamy też w tej kwestii jakieś doświadczenie, że to jakiś czas taki webinar czy filmik, czy nawet kiedyś mówiliśmy o kanale na YouTubie, jeżeli byśmy miały na to czas, pewnie będziemy robić, jeżeli będą Państwo zainteresowani, to zapraszamy, ale myślę, że to już tak dopiero po wakacjach właśnie, jak pozamykamy te projekty niektóre i gdzieś tam trochę pourlopujemy też, natomiast na pewno będziemy też polecać, bo mamy dużo do polecenia, a na przykład ja osobiście mam też do nadrobienia trochę nowości, mam zaległości z nowości, więc też muszę nadrobić, żeby mogła coś więcej powiedzieć. Ja mogę ze swojej strony polecić, tylko tam chyba są też książki dla młodszych dzieci. Poczyniłam coś takiego 4-5 lat temu, Baja Vlog na YouTubie i tam polecam książki, opowiadam o książkach dla dzieci z koleżanką z wydawnictwa, więc też można sobie jeszcze ewentualnie zerknąć i posłuchać o książkach. To są takie 10-minutowe filmiki, w których na różne tematy rozmawiamy o książkach, które są dalej aktualne, więc być może można się jeszcze będzie zainspirować. Kończę. I my wszystkie webinary, oczywiście, bo tutaj też padło takie pytanie, wszystkie nasze webinary są nagrane i można je znaleźć na YouTubie Centrum Edukacji Obywatelskiej, także można sobie odświeżyć i pewnie tak jak na Poczytajmy, tak na pierwszej klasie też są linki do naszych webinariów, także można spokojnie pooglądać sobie, znaleźć. My też zawsze staramy się nie powtarzać za bardzo tych samych tytułów, więc warto zajrzeć.
I co, dziękujemy chyba Tak, pięknie. dziękujemy. Ja jeszcze na czat wrzucam link do akcji Czytam sobie pierwsza klasa, żeby ci z Państwa, którzy rzeczywiście są zainteresowani, to wzięli udział w tej naszej akcji. I też jeżeli są z bibliotek szkolnych, to polecili nas wychowawcom pierwszych klas rejestrowali się, wypełniali formularz, zgłaszali się, to te książki do Was we wrześniu przyjadą, a z tych wszystkich scenariuszy i materiałów będzie można ze strony korzystać przez wszystkich tak naprawdę, i bibliotekarze, i drugie, i trzecie klasy. Jeżeli jeszcze jakieś Tak, pytania... Tak, poczytajmy dla starszych, już dla starszych klas też serdecznie oczywiście zapraszamy. I co, chwilka na pytania do Ciebie. Jeżeli jeszcze jakieś pytania się pojawią, to jeszcze chwilkę jestem. Jeżeli już... O, Pani Zofia się zarejestrowała. Cudownie. Zaświadczenia można wydrukować jak zwykle, będą prawdopodobnie od jutra ze strony zaświadczenia.co.org.pl, więc jeżeli ktoś potrzebuje, to zapraszam. Cieszę się, że zainteresowała Pani Alicja projektem nauczycielkę. Naprawdę nie trzeba spełniać wielkich wymagań, a można dostać książki, które też pewnie trafią do biblioteki i zarazić dzieci fajnymi pomysłami na czytanie. Dzieci o wszystkich temperamentach i tak naprawdę tym, co lubią. Czy gdzieś tam się schować książką, czy działać aktywnie, czy dyskutować. Warto pokazywać właśnie to czytanie z tych czterech strefach, tak, żeby każdy znalazł coś fajnego i dobrego dla siebie z tych książek. Jeżeli jakieś jeszcze pytania się pojawią, to podaję maila anita.nogal@maupa.org.pl. Można też do mnie zawsze pisać i na stronie pierwszaklasa.edu.pl projektu nauczycieli, nauczycielki pierwsza klasa jest o tym wszystkim, o czym mówiłam na początku i też o projekcie, więc zapraszam serdecznie i zachęcam do rejestrowania się. Jeśli nie mam pewności, czy powstanie pierwsza klasa, czy można się zarejestrować w projekcie, jeżeli nie ma się pewności? Myślę, że tak, będziemy pewnie weryfikować już na etapie końcowym, jeżeli podamy wtedy wyniki, że Państwo się zakwalifikowali, a tej klasy nie będzie, no to jeżeli dostaniemy taką odpowiedź zwrotną, to po prostu kolejna klasa z tej listy się znajdzie, więc myślę, że warto spróbować. Pani Alicja mówi, że prowadzi w bibliotece zajęcie na podstawie tych książek, czytam sobie. Tak, one są płodne pod tym względem, można rzeczywiście dużo, dużo korzystać. I ta seria Eko, i ta seria patriotyczna, ale nie tylko, bo dużo jest fajnych wątków, które można poruszyć z dziećmi i dużo ciekawych rzeczy robić. Dobra, jeżeli nie mają Państwo żadnych pytań, nie wiem, czy tam na Facebooku się pojawiły jakieś pytania, jeżeli tak, to pewnie odpowiemy już po nagraniu, bo będziemy musieli tam zerknąć, żeby nie być jednocześnie tu i tu. Dzieci bardzo chętnie czytają tę serię, dokładnie. To jest bardzo polecana seria i ważne są naklejki, ważny jest dyplom. Wiecie, to też są takie gadżety, które zawsze gdzieś tam podnoszą rangę książki, jeżeli mamy na koniec jakąś nagrodę za samodzielnie przeczytaną książkę. I co, myślę, że dziękujemy bardzo za spotkanie, bardzo nam było miło. O książkach możemy długo możemy Możemy tak, ja już się musiałam gryźć w język, żeby już odczytam sobie, nie zacząć opowiadać, co jeszcze można zrobić. To się pojawi po prostu na stronie Anity, a ja Anito bardzo Ci dziękuję za zaproszenie, to była duża przyjemność. Dziękuję. Dzięki i do zobaczenia. Dziękuję serdecznie Państwu. Dziękuję.